Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. On ich zapytał: o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: o plemię niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności: dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wiara jest relacją między tym, który wierzy, a tym, któremu się wierzy. Wiara tworzy silną więź, mocną do tego stopnia, że wierzący może posługiwać się wszechmocą tego, któremu uwierzył. To bardzo ważne. Jeśli święty Piotr uzdrawia, to czyni to mocą Chrystusa, a nie własną. Jeśli święty ojciec Pio mógł przebywać jednocześnie w dwóch różnych miejscach, to nie dlatego, że miał taką moc sam z siebie, ale tylko dlatego, że jako przyjaciel Boga posługiwał się Jego atrybutami. I tak ze wszystkim. Świętość to nie bezgrzeszność, ale to wiara wyrastająca z miłości do Boga lub miłość wyrastająca z wiary w Jego Słowo. Świętość nie jest jakimś przywilejem albo nagrodą dla najlepszych czy najbardziej zasłużonych dla Boga i Kościoła. Świętość jest naturalną konsekwencją przyjętego przez nas Chrztu Świętego. Nie pragnąc świętości oznacza, że nie chce się być chrześcijaninem. Wszystko, co posiada Bóg, co jest Jego przymiotem, jest do dyspozycji każdego, kto jest przyjacielem Boga. Nie należy się martwić lub smucić, że nie potrafimy jeszcze wchodzić w tak bliską zażyłość z Bogiem. Najważniejsze jest, że Bóg tego wszystkiego dla nas pragnie, że On chce samego siebie dać każdemu z nas. On już jest gotów na bliskość z nami. A kiedy ja będę gotów na bliskość z Nim?